Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No znowu strzelanina w Ameryce, w Atlancie. 8 osób zginęło, w tym 6 Azjatek. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. No ale prasa kłamie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego prasa kłamie? Biden opuścił flagę do połowy masztu i ogłosił, że w zasadzie Ameryka jest rasistowska, no i będzie, przepraszam, będzie zwalczał rasizm. Co to się stało? No stało się to, że w 8 miejscach masażu po prostu przyszedł 21-letni Robert Aaron Long, no i później przyznał się do tego, że on zrobił te ataki. Oczywiście policja, prokuratorzy mówią, że to jest za wcześnie troszeczkę, żeby zdecydować, czy to było rasowo motywowane. On się przyznał, że po prostu był seksualnym maniakiem. Prezydent Biden pojechał do Atlanty, no i wypowiadał się na temat właśnie tej całej sytuacji. Powiedział, że sytuacje nienawiści rasowej nie mają miejsca w Ameryce. No i podkreślał to, że to były Azjatki. No faktycznie były Azjatki. Kamala Harris i Biden pojechali do Georgii właśnie tam, żeby celebrować rozdanie $2 trylionów w ramach COVID-u. No i w ramach COVID-u właśnie on wciśnie jeszcze ustawę na temat zwalczania przestępcy nienawiści. No bo w Georgii on tam pojechał dziękować, no to cała trasa była zaprogramowana czy zaplanowana jeszcze zanim ten maniak seksualny zastrzelił w trzech miejscach, gdzie Azjatki robiły masaż. No ale oni wykorzystują wszystko po prostu, żeby tłumaczyć nienawiść białych. No bo on się okazał, że jest białym, a one były azjatkami. No część w jednym miejscu, no to pozastrzeliwał dosyć starsze te kobiety. Jedna miała 74 lata, druga 51, 69, 63. W drugim miejscu, no to pozabijał, to by miała 33, 54, 49. No i mężczyznę tam zabił. No sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. On był troszeczkę, no był nienormalny, no trzeba powiedzieć. Każdy człowiek, który sięga po broń, który idzie i zabija, no to jest powiedzmy nienormalny. No jego ojciec był czasowo jakoś gdzieś tam jakoś pastorem w jakimś zborze protestanckim. No zostać takim duszpasterzem, no to dużo wśród protestantów, no to dużo nie zajmuje. Tam ludzie zakładają te swoje niby kościoły, mówią te chrześcijańskie, no i przychodzą i nauczają ludzie są skłonni tam chodzić, no ale on był jakoś przesycony nadmiarem tej religii, po prostu za dokładnie to brał do serca, no a to, że miał jakiś popęd seksualny i po prostu chodził do tych wszystkich miejsc, żeby płacił pieniądze, no i doszedł do wniosku, że w zasadzie szatan go tam wygania, czy szatan go zaprasza, no i doszedł do wniosku po prostu, że ich powybija i zniszczy szatana. No to czyli to jest choroba psychiczna, tak, to jest choroba psychiczna. Teraz cała ta grupa polityczna, wszyscy politycy, szczególnie lewacy, nie biorą pod uwagę. Dlaczego te wszystkie salony masażu są prowadzone przez Azjatów? No oni mają troszeczkę inne podejście do moralności, no nie były to
salony masażu, powiedzmy, katolickie, czy protestanckie, czy żydowskie, czy muzułmańskie, no były to salony masażu, powiedzmy, azjatyckie. Tam podejście jednak do tych przyjemności życia to jest troszeczkę inne. Nie ma tej moralności takiej czysto chrześcijańskiej, która w zasadzie zabrania czegoś takiego. No i te wszystkie salony masażu są bardzo popularne. Często one są tam ukrywane. No, bardzo często są uczciwe. Tam masują nogi, masują plecy, no ale w wielu, wielu miejscach jest pod pokrywką normalnego masażu azjatyckiego. Są najróżniejsze masaże nie na liście, nie na menu tym oferowanym oficjalnie na ścianie, co jest masowane. No i ten człowiek po prostu odwaliło mu, odbiło mu, no i doszedł do wniosku, że zniszczy szatana, zniszczy diabła. Po tych odwiedzinach w trzech miejscach, w którym był klientem. No ale co jest najgorsze? To jest najgorsze, że teraz prasa, telewizja przedstawia to, że każdą Azjatkę tłumaczą, że Azjatki są najbardziej napadane, że kobiety z Dalekiego Wschodu są dwa i pół razy częściej napadane niż Azjaci, że jest jakaś nienawiść, że jest nienawiść rasistowska. No jest to budowanie atmosfery, kompletnie nie patrząc na fakty. Nie podając tych wszystkich danych, faktów, czym on się kierował. No bo kierował się jednak tym swoim zaślepieniem, no i kierował się tym, że przypuszczalnie tam wydał tysiące czy dziesiątki tysięcy dolarów, no i doszedł do wniosku, że to w ten sposób nie może trwać. No ale Biden i Harris, wykorzystująca to do celów propagandowych, no bo znowu się zacznie walka z posiadaniem broni na przykład, tak? Oni nie będą walczyć, dlaczego te salony masażu bardzo często są po prostu nieoficjalnymi czy nielegalnymi burdelami, dlaczego tam urzędują kobiety, które no w zasadzie są niewolnicami tych właścicieli, tych właścicielek. Dlaczego jest to takie popularne wśród Koreanek, no bo akurat w tym miejscu, no to Koreanki to prowadziły, opanowały te salony masażu. No jest to dosyć kontrowersyjne z punktu widzenia. To jest, niektórzy mogą się denerwować, dlaczego w ten sposób ja to mówię. No ale mówię, no bo fakty są jakie są. No. Każdy normalny popatrzy, młody maniak seksualny po prostu zabił. A jeżeli politycy lewacy użyją tego, żeby zbudować atmosferę, że Ameryka jeszcze raz podkreśliła, że jest rasistowska, żeby lewacy wykorzystali tą sytuację do konfiskaty broni, no to jest oszukaństwo. To jest to, co po prostu durny naród jest widziany przez polityków jako durny naród, kretyński naród i głupi naród, i że można mu wszystko wcisnąć. No jest to straszne. Jest to straszne, że lewactwo wykorzystuje każdą taką tragedię w celu po prostu jeszcze większego zamordyzmu. A zamordyzm następuje. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że macie światopogląd Bóg, honor, ojczyzna. Dziękuję za to, że rozumiecie, że to jest rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli mieszkacie w Ameryce i macie obywatelstwo, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na tradycyjne wartości. Uważajcie na socjalistów, no i po prostu róbcie swoje. Pracujcie
płaćcie podatki, bądźcie aktywni. Przekaz dla socjalistów, popatrzcie się na tą sytuację, na to kłamstwo prostej sytuacji. Rasa nie ma nic wspólnego, ani kolor skóry tych ofiar, ani kolor skóry tego napastnika, no szaleńca z bronią. Skonfiskowanie broni legalnie posiadającym broń obywatelom, no to jest tylko wymówka. Ten człowiek mógł pójść z siekierą, no w Europie napastnicy używają najróżniejszych noży, siekier i tak dalej, ale używanie wymówki takiej, że przez wariata 300 milionów obywateli ma stracić prawo do posiadania broni, no to jest zamordyzm, to jest zamordyzm. Także się patrzcie się na decyzję Bidena, patrzcie się na jego, na Harris, co oni tłumaczą. Kłamią, po prostu oszukują, robią z ludzi wariatów, a ludzie to łykają. Także bądźcie uświadomieni, musicie wiedzieć, co się naprawdę dzieje, jakie są przyczyny, no i dojść do źródła tego. I źródłem nie był rasizm, jeżeli by prowadziły białe kobiety, no to on też by tak zareagował. Czarne kobiety też by tak zareagował. Także to nie ma znaczenia. On po prostu zaatakował ten biznes burdelowy, no i jego obsesję z tym. Zdrowia dla normalnych.